Witam wszystkich, Tester UK. Przedstawiałem Wam w poprzednich filmikach, jak to się wszystko odbywa. Instalacja tych multimedii, Kodi, tam Streamio pod systemem Windows. Nie wiem, czy tam pewnie większość z Was używała Windowsa 7, który teraz już nie jest wspierany przez Microsoft. I to w sumie jest dobry moment, żeby przerzucić się na system Linux. W tym filmiku pokażę Wam, jak to się odbywa, te całe multimedia, jak to wszystko wygląda pod Linuxem. Jak widzicie, ja posiadam, używam w sumie już Linuxa, prawie bym powiedział od prawie roku. Jest to Kubuntu 18.4 LTS ze środowiskiem graficznym KDE Plasma. Najbardziej mi to przypasowało środowisko, jest mało ramożerne, pomimo tego, że mam 16 ramu, to i tak, no co no, wolę zachować sobie. Po co mam instalować system, gdzie po prostu będzie wszystko pożerało, wolniej chodziło i tak dalej. A do tego tu jest ten GeForce jeszcze 2-gigowy, gry też chodzą, jak widzicie. No stare są? Tak, stare, ale używam Steama. Steam wspiera Linuxa, są gry na Linuxa, normalnie to wszystko działa. W sumie wszystkie gry prawie działają chyba tutaj ze Steama pod Linuxem. Dlaczego Ubuntu? Przepraszam, środowisko graficzne KDE. Tak jak powiedziałem, jest mało żerne RAMu. Stabilny, bo to jest też na Debianie wszystko oparte. I można to środowisko, można cały tutaj pulpit, wszystko i tak dalej dostosować do swoich potrzeb. Mnóstwo widgetów, ale mniejsza z tym. Może to jest po prostu temat na inny filmik. A tym razem przystępujemy do działania. Jak to się wszystko odbywa tutaj? To już nie jest po prostu to, co było kiedyś. Że trzeba było stukać komendy i tak dalej. Fakt, zdarza tu się czasami, jeżeli coś potrzebujemy zrobić, a nie można jakoś inaczej, wtedy wszystko z terminala, ale tutaj nie. Software Center. I stąd to się wszystko instaluje. To jest baza danych tych wszystkich programików i tak dalej, ale również można to update'ować, instalować, tak jak to się robi z plikami .exe w Windowsie, tylko że tutaj jest .deb. Dobra, co nas interesuje? Kodi. Jest Kodi? Jest Kodi. Proszę. Instalujemy. Musimy wpisać kod, który hasło, które ustalaliśmy do administratora podczas instalacji naszego systemu. Proszę, Kodi zainstalowane. Szybko? Chyba szybko, nie? No. Streamio. Nie ma. I co w tym przypadku? No dobra. Nie ma Streamio tutaj. To wchodzimy na stronę główną. Streamio. To jest strona główna Streamio. Jak widzicie, możemy pobrać sobie pod Windowsa, Maca. O, jest nasz Linux. Fedora. Bla, bla, bla. Dobra, interesuje nas to. Nasz system jest na Debianie. Debian Ubuntu. Czy mamy zachować? Oczywiście tak. Wirusów. Wirusów w sumie to nie ma pod Linuxa. Jest tylko może malware. Tyle, że... Czy to groźne? No raczej nie. Nie ma tu, nie używam programów antywirusowych, bo to nie jest potrzebne, to nie jest Windows. Klikamy raz. Instalujemy nasz pakiet. To samo hasło. Nie wiem, dlaczego ludzie używają Windowsa. Linux o wiele szybszy. Widzicie, że już jest zainstalowany. Szybko, elegancko. Szybciej niż w Windowsie. Szybszy, stabilny.
Nie ma tych update'ów tępych, które włączają się podczas uruchamiania czy zamykania systemu. Tu uruchamiamy system, jest system i to tak jest. A jeżeli tu wychodzi jakiś update, pojawia się ikonka, klikamy, wszystko się robi w tle. Dobra, ale mniejsza gadania, bo tak jak mówiłem, to jest temat na inne wideo. Start, nasze aplikacje. Instalowane aplikacje są wrzucane tutaj z automatu w poszczególne kategorie. Znając życie, to będzie w multimediach. O, mamy Kodi. I o, jest Streamio. Instalujemy Streamio, proszę. Oczywiście tutaj już jestem zalogowany, gdyż wcześniej odinstalowałem Streamio, na którym byłem zalogowany. Więc podczas pierwszego uruchomienia wyskoczy Wam opcja, że trzeba się zalogować, tak? Że się logujecie i wszystko gra i trąbi. Tak to szybko śmiga. Dajemy sobie na cały ekran, żeby nie było. I wszystko działa, tak? Pach. Zamykamy. Kodi. Czy działa Kodi? Oczywiście, że musi działać. Chociaż Kodi to nie używam. Zobaczcie, jak szybko. I Kodi działa. Ta sama zasada działania z dodatkami. W ten sam sposób instalujemy. Ale dodajemy źródła i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się Kodi już za bardzo tak nie bawię. Korzystam z platformy Streamio. Chciałem Wam tylko pokazać, jak to wygląda na innym systemie. A jak myślicie, ten filmik powstanie gdzie? Oczywiście, że tutaj. Wszystko powstanie pod Linuxem. Będzie złożone. Ścieżka audio też będzie obrobiona tutaj. Więc do następnego.